byłbym się wywalił. Witamy was! Wy? W domu. Czym? W domu. O, piwo wszędzie, wódka wszędzie. Wszystko bezalkoholowe, no ale zawsze. Co mamy w zamiarze, kochani, dzisiaj? Babkę upiec. Będziemy piec babkę, znaczy Marta będzie piekła babkę, ja będę patrzył i doglądał, czy robi to dobrze. Tak? Przecież nie umiesz robić babki. Oj, żebym ja nie doglądała, jak ty będziesz łączył dobrze kable. A druga ważna rzecz, którą się dzisiaj podzielimy, to... Pokaż, Martu. Pokaż brzucha! Mamy tam nowego członka rodziny. Tak, to chcieliśmy wam powiedzieć, bo już jestem na tyle tłusta, że nie idzie tego ukrywać. Tak. Ej! Żartuję. Co? A tak w ogóle? To... A on nie jest w ciąży i też tyje. Ja się ten tyje, bo wiesz... No współodczuwa, on mi mówi, że on współodczuwa. Żebym miał później coś rzucać z tobą razem. Będzie mi raźniej. I prawdopodobnie szanse w naszym domu się wyrównają. A nie, wcale nie, dalej będzie 3-2. Ja nie widziałem. Nie. Mi nic nie pokazali, ja muszę wierzyć, ufać. Ja też, bo nic z tego nie zrozumiałam. Od teraz nie musimy robić z tego tajemnicy i możemy normalnie funkcjonować i jak będziemy chcieli się czymś podzielić, to wam to powiedzieć, bo dotychczas było po prostu trudno. I cały czas mnie mój mąż ganił. Odwróć się, bo widać, no temat coś teraz widać, no. On mi mówił, że nawet widać, jak mam w pierwszym miesiącu. Ja jeszcze nie wiedziałam, że jestem, a on mówi widać. Ale teraz nie muszę wciągać brzucha, to jest jedyny czas, gdzie mogę dopasowane sukienki nosić i nikt nie ma do mnie problemu, że jestem zbyt pusta. Dobra, to co? Zabieram się za babkę. Tak, poproszę, bo bym zjadła. A nie dlatego! Dobra, to jest przepis od mojej mamy i robię go pierwszy raz w życiu. Więc mam nadzieję, że wyjdzie. Kurka, ale ja mam mułę. I tu masz cytryny? No. Gdzie? Zgubił. A tak mi mówił, że cytryny nie mogą być przy jabłkach, bo przy jabłkach wszystko szybciej dojrzewa. Dwie, nie trzy. No, dostaliśmy taki gadżet od mamy, takie coś. I tym się wyciska wszystko, co się chce. Cytrusy. Cytrusy, no. Nie da się jabłka wycisnąć. Ale da się każdy cytrus. Super. Teraz bierzemy. Ten przepis nie przewiduje aż tak dobrze wyciśniętych cytryn. I fajne jest to, że się tu zbierają te pesteczki. To jest mega fajne. A tu mamy już sam soczek. Bo w ostatnim momencie, nie wiem czy to złapałeś, ale normalnie... jestem jak normalnie człowiek z Matrixa. Zaginam rzeczywistość. Szok, normalnie szok. A wiecie co tam jest? Coś co jest szalone jak mamusia i drapie się po głowie jak tatuś. Co łezkie? O, jaki słodki! On się drapie po główce! Ja mówię, cały ojciec! Jak się urodzi i zrobi coś takiego, to już wiecie, że to tylko i wyłącznie tatuś. To nie są moje geny! Cały tatuś! Naklejkę odklej może z dołu, bo ona się może przypalić, czy nie? Dasz radę? A, jaki ten dźwięk jest nieprzyjemny! Też cierpię! O, tu mam wolne! Wolny brzeg. Jak ja to mam niby wysmarować? Masłem, tak? Masłem i co? Potem bułką tartą. Jakim cudem takie zakamarki mam ci posmarować? No, roztapiasz masełko w rączkach, ty masz równą taką rączkę jak łopatkę. I tak. Muszę przesiać mąkę. Przyniesiesz mąkę? Mąka. Niosę.
chcę zauważyć, że dalej jest posprzątane w schowku, bo wszyscy mi mówili, że to będzie na chwilę i wcale nie. Ja biorę się za smarowanie foremki, Martusia robi resztę, wracamy za chwilę. Karnik się nagrzał, ciasto się wymieszało, Krzysiu zrobił już tutaj brytwankę. Strasznie dużo tego ciasta wyszło, nie wiem, robimy to pierwszy raz, zobaczymy, czy to wejdzie tutaj, czy będziemy robić dwie babki. Chyba to i tak przesadziłam z ilością tutaj ciasta do tej babkownicy. Myślisz, że to aż tak urośnie? No. Kiedy będzie coś czuł? Nie wiem, ja też bym już chciała. To ja jestem załamana, ty to tam, że przez moje sadełko nie czujesz, to tam kij. Ale ja, jak mam pomarańcze w środku, w wielkim worku z wodą, czytałam, no bo wiecie, jak młodzi rodzice, no to zawsze pierwsi rodzice, to zawsze naczytają się tyle, że niektóre laski to czują nawet jak zaszły w ciąży. To jest piąty miesiąc. One czują, one chyba im się wydaje, że czują. Też mi się tak wydaje. Sprzedam wam newsa. Oprócz tego, że mam takiego bolca na czole, że po prostu nie wygląda jak dioda. Mamy płytę! Dzisiaj przyjechał fachowiec, wymienił nam płytę na nówkę funkiel nieśmiganą. Widzicie, że w końcu będziemy mogli zacząć z powrotem normalnie gotować bez nerwów. I znowu będziemy przeżywać pierwszą rysę. Tak, tak, której na razie nie ma. Pewnie pojawią się części pytań, co się stało z poprzednią, no zepsuła się. No i czekaliśmy na naprawę, z racji całej aktualnej sytuacji jest problem z tymi komponentami, z częściami. No i zanim ją wyprodukowali, to trochę czasu minęło, więc myśmy czekali od deski do deski, aż wyprodukują jedną sztukę dla Martusi i Krzysia. Tak. Idziemy przenosić biurko, bo pokażę wam dlaczego. Kapciuszka. Opróżniliśmy w ogóle pokój, tak a propos, bo to będzie pokój nowego członka rodziny. I tutaj mamy biurko. Ojoj. To też nie wiem, czy jest dobrym pomysłem. Ja stwierdziłam, że fajnie będzie mieć miejsce do szycia. Ono jest wąziutkie, więc spoko w sumie. No to już sam raz jak coś. Mhm. No lepszego nie będzie. No nie. Bo ono jest właśnie bardzo wąskie. Szuflady możesz stawiać rzeczy do szycia. No, w ogóle czad. Będę szyła. Jeżeli się sprawdzi, to biurko z IKEA dostanie nowe życie, a jeżeli nie, no to wystawimy je na Eliksie. Idę po krzesło, bo mamy krzesła dodatkowe z IKEA dokupione do stołu, wiecie, do Wigilii i tak dalej. I one są tutaj schowane. Ja je przyniosę, zostawię. Jedno przecież ten. Ja je przyniosę, dobrze, nie niosę. O, tutaj mamy je schowane. Wiecie, tutaj w takim zakamarku. No git, nie za bardzo, bo ona cała wchodzi. No, garderoba dalej stoi. Jeśli by kogoś interesowało, czy ona nadal stoi, to nadal stoi i nadal wszystko działa. Tak, idę, przepraszam. I przeprosiliśmy te wieszaki na spodniach wcześniej. Uważaliśmy, że może nie są zbyt nam potrzebne i przepłaciliśmy. Tak, ja uważam, że to jest zajebiste, że widzę każde spodnie, które tu mam. Od razu wyjeżdżają i od razu mogę sobie wybrać. Jak się zlewa. Przepis będzie w kulinarnych niespodziankach jak coś. Jeśli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu pod filmem. Chcemy babkę. Chcemy babkę. I kciuka w górę zostawcie. Tak wygląda moje malowanie się. Podkład mi się cały rozdupcył. Ja jestem cała brudna. O, proszę. Idziemy wywabiać plamy z podkładu. Już napisałam na Instagramie, także czekam na wasze po prostu cudowne sposoby, które uratują moją bluzkę i leginsy, które czekałam tyle czasu, że hej. O Boże, jestem zła. Tak, nie umalowałam się do końca. Przebrałam się w to, co akurat było na suszarce, magicznym meblu, na którym jest wszystko. I idę testować wszystkie po prostu możliwości, które mam w domu. Czyli mydełka odplamiające, piankę do golenia, płyn do demakijażu. Nie, jeszcze tą bluzkę to odpuszczę jak coś, ale leginsów nie ma szans. Wiecie, ile na nie czekałam, aż mi dotrą. Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby, chociaż dodam to już później i będzie po ptokach, ale może komuś innemu się przyda. To, co mi zda egzamin, to też wam dam znać. Dzień dobry. Nic nie zda. Nic nie zda egzamin, już wszystko. Wykorzystałam jeden płyn do makijażu.
Już lałam to, jak jebnięta, to leje, nic to nie daje, w ogóle to nie rozpuszcza. To jest ważna koszulka? Nie, no po prostu słuchaj na mnie. Co to jest? Mówią, że to pomaga. Pianka? No. Ale do golenia? No. No co ty? No już wszystkiego spróbuję. Ktoś takie rzeczy napowiadał? Internety. Płynę do naczyń. Przynieś płyn do naczyń. Proszę. Że tego nie wypiorę. On ci przygrać? Skończył się. Proszę, dobrze, nie wiem. Rozkończył się, nie wiem. Pan to tu. Nie dobrze. Wiesz, że ja już koszulek tak załatwiłam, zresztą nie jedna laska. Podko, to jest takie cholerstwo, ludzie. Jak kupujesz bluzkę, na przykład czarną bluzkę, to schodzi z niej ten czarny, ona blaknie, jeansy blakną, podkład nie blaknie. Ty to powinni farbować podkładami rzeczy. Może siki też pomogą? Lej. Już nic nie zaszkodzi. Lej. Sikam jak facę. To musi być super. Tą funkcję to dostaliście spoko. No co nie pis teraz, wiesz? A my jaką mamy funkcję? Taką muszę... Najzmieszniej egzamin. Na dycki? O, dycki za... Wyjdź. Ewakuuj się szybko. Szybko odejdź kawałek. Odejdź kawałek, kochanie, szybko odejdź kawałek. Masz szczęście. Zobaczmy jak tam na ogrodzie, bo wczoraj przekopywałem całą działkę. Bo zrobiła nam się tutaj ładne błoto. Po tym jak równaliśmy działkę w zeszłym roku, tutaj nam się woda zbiera i muszę tu jakiś rów zrobić, żeby tą wodę odprowadzić, ponieważ cały czas mamy całą mokrą działkę. A że chcemy w tym roku posiać trawy, to musimy się zająć tym. Pole ryżowe jak nic. No. Strasznie. Kupiliśmy green screen, ponieważ... Green screen. No po prostu byliśmy na tkaninach, kupiliśmy tkaninę, która najbardziej przypominała green screen. Tak. A dlaczego kupiliśmy green screen? Dlatego, bo będziemy robić live. Chcieliśmy, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie i tak dalej, więc zainwestowaliśmy. A tak poważnie to fajnie się z tym bawić. Idziemy to strzyć, ponieważ chcemy to mieć w ten sposób. I tam mamy już rozwieszoną rurkę z drugiej strony. No, to nie wygląda, ale jest rurka. Tak, na tkaninę po prostu. Jest jakaś różnica? Jest. Ciemniejsza jest. Ta jest jaśniejsza. Taka bardziej soczysta zieleń. Więc chyba może tą, tą nie? Tą stronę damy, no. Też mi się tak wydaje. I robimy to tak, nie? Tak. O, jaka brudna biedna. Ale masz stanowisko. No. To potrafię podłączać sama. Bez picia. Już końcówka. Zbliżałam się do końca. Kawałeczek. To już jest zszyte. Tu zaraz skończymy i będziemy zakładać. Mamy green screen. Jej, co? Baczaj. Teraz się, wiesz, wszystko wyczyściło. Mhm. Teraz jest beef. Takiego miałeś wąsa, kochanie. Widać, że to Marta się w barbera bawiła. Fajnie. No. Czemu tak? A wrzucisz mnie w wolę, no to dobrze. Zdjęcia z wakacji. Ale wiesz, jak te wszystkie takie rosyjskie. Nie chcę nic mówić, ale każdy z tych prań ja wyniosłam.
To dlaczego mnie nie zawołałaś? Wywieszę pranie. Jedziemy do Biedronki, bo skończyły się kostki do zmywarki, a przez internet nie zdążą mi dotrzeć przed świętami. I chcę wam coś powiedzieć, że to jest takie dobre. O, proszę bardzo. Przepyszne. Migdały w czekoladzie mlecznej z cynamonem. Mam jeszcze żurawinę. Nie wiem, jak smakuje. Może bym spróbowała, bo jak coś tu dokupię. Zobaczymy zaraz, czy się odprały te leginsy. No i co? Pom. Nie widzę. Też nie widzę śladów. Suszarkę. A co z tą? Co? Co z tą suszarką? Co to jest? Niedobra jest? Bębnową! A, o to ci chodzi. Chcę suszarkę. A jakbyś dostała suszarkę na urodziny, to byś się na mnie obraziła. Nie, akurat nie. Akurat to nie. Autentycznie mówię ci, że tym razem nie. Ale jakbyś mi potem... Każdy rodzaj garnka to oczywiście przerąbane. Każdy rodzaj czegoś do kuchni przerąbane. No jakbym dostała od ciebie patelnię, to wiesz, co byś dostał tą patelnię. No, ale jak dostaniesz pralkę, to co? Nie pralkę, suszarkę bębnową, żebyś mi drugiej pralki nie kupił, bo nie potrzebuję. A może? Dobra, jedziemy do tej Biedronki, załatwimy to, co mamy załatwić. Mieliśmy iść po dwie rzeczy. Wyszło jak zwykle. Mąż mi kupił kwiaty. Sama sobie wybrałam, a mąż mi kupił. Dojechaliśmy do domu. Ogarnia kwiatuszki. Uii. I co? Bierzemy się za pracę. Krzyś dotarł. Żegnamy się z wami. I zapraszamy na kolejny vlog. Do zobaczyska. Mamy nadzieję, że było wam miło dzisiaj. I co? Widzimy się już za niedługo. Pa!